Działacze Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego zgodzili się, by pracodawca powiększył pracownikom roczną nagrodę za zysk wypracowane w 2013 roku. Według związkowych szacunków pracownicy otrzymają dodatkowo średnio po około 1000 zł na osobę, więcej niż będzie to wynikało z rozliczenia. Jest to zadośćuczynienie pracownikom za bardzo dobre wyniki w roku 2013. Przypominam, że pracownicy wykonali wszystkie swoje zobowiązania. Firma sprzedała zaplanowaną wielkość produktu srebra i miedzi. W związku z tym też powinno być zrealizowane porozumienie, które związek podpisał w lutym 2013 roku. Doliczyliśmy się, że brakuje pieniędzy na wynagrodzenia, że nie wszystkie pieniądze stały wynagrodzenie. Pokazaliśmy zarządowi Polskiej Miedzi. Zresztą jest to zgodne z raportem rocznym KGHM SA Polska Miedź. W tym momencie dyskutowaliśmy o formie wyrównania, bo zarząd Polskiej Miedzi zgodził się już na samym wstępie, że ta niedopłata zaistniała. Przypomnijmy, że związkowcy weszli w spór zbiorowy, ponieważ według nich największy pracodawca w Zagłębiu Miedziowym nie wywiązał się z porozumienia płacowego w 2013 roku. Na początku ubiegłego roku strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wspólnie ustaliły wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,5%. Pracodawcy na końcu ubiegłego roku udało się zrealizować jednak jedynie 1,7%. Różnica to około 30 milionów złotych. Związkowcy podkreślają, że słabszy wynik miedziowej spółki nie jest w żadnym stopniu winą pracowników. Podpisanie porozumienia nie oznacza jednak jeszcze, że spór zbiorowy został zażegnany. Co do zakończenia sporu zbiorowego, no muszę koniecznie dodać, że jeszcze zarząd musi podjąć odpowiednią uchwałę w tej sprawie, ale skoro podpisaliśmy się pod takimi sformułowaniami, to jesteśmy przekonani, że zarząd taką uchwałę podejmie. Mówiąc krótko, nie zrealizowaliśmy do końca zakładanego na rok ubiegły wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Do realizacji tego poziomu zabrakło 0,8% i to wyrównanie nastąpi wraz z wypłatą nagrody zysku za rok 2013, co, jak się należy spodziewać, nastąpi najdalej 2 tygodnie po walnym zgromadzeniu. Za dodatkowe pieniądze górnicy mogą podziękować tylko i wyłącznie związkowcom. Zarząd KGHM sam z siebie raczej tych pieniędzy by pracownikom nie wypłacił. Trudno powiedzieć. Monitorujemy to przez cały czas. Rzeczywiście może gdzieś ta wielkość umknęła. Mamy budżet mocno ograniczony. Nie ma jeszcze zaplanowanej daty walnego zgromadzenia. Zazwyczaj odbywa się ono w ostatnich tygodniach czerwca. Zatem pracownicy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki w okolicach lipca.